Nieudane polowanie. Raz, dwa, trzy. Jekyll i Hyde. Od dawna ich poszukuję. Wspaniała para zawodników. Mogliby walczyć z tygrysią maską. Muszę się z nimi skontaktować. Będą problemy z kontraktem. Oni walczą za pieniądze. I żądają wiele. Tygrysia maska pokonał mistrza uniwersum. Szef będzie bardzo zły na mnie. Zabij tygrysią maskę. Zastaw na niego śmiercionośną pułapkę. Słucham. Co? Postanowili wyjechać? Kiedy? Śledź ich. Baba i Ken właśnie wyjechali na mecz. Tygrysia maska ma do nich dołączyć później. Z jakiego powodu opóźnił wyjazd? Dowiedz się. Wszedł do budki telefonicznej? Śledź go dalej. Pojechał do sierocińca? Mam pewien pomysł, nie trać go z oczu. Jasne? Jak przeziębienie, Kento. Wszedł do sierocińca. Widzę go dobrze. Odczytaj, co mówi z ruchu ust. Świetnie to potrafisz. Wiemy już, że opóźnił wyjazd z powodu chłopca. Ma stoczyć walkę w Shimodzie. Wyjedzie sam, swoim autem. Muszę obmyśleć, jak go załatwić. Witam, proszę klucze. Ile jest godzin jazdy samochodem do Shimody? Dobre, cztery. Jak przyciśnie pan gaz? Wjedzie pan na estakadę, a potem drogą objazdową i... Przepraszam, zna pan nasze strony? Owszem. Wejdźcie. Iron, Jane i John Doe. Witam was. Bądźcie ostrożni. To bardzo delikatne zadanie. Chodzi o prestiż całej organizacji. Słucham, tygrys przy aparacie. To pani Ruriko. Przepraszam, źle panią słyszę. Coś się stało z dziećmi? Mam mało czasu, to szmat drogi. Proszę wybaczyć, że tak wcześnie budzę, mam prośbę.
Niech pan do nas wpadnie. Kenta bardzo źle się czuje, chce pana zobaczyć. Wie pan, jakie są dzieci. Na pewno poczułby się lepiej. Proszę nie odmawiać, niech pan przyjedzie jak najszybciej. Sprawa załatwiona, teraz pojedzie. Biedny Kenta, trochę cierpliwości. Już jadę do ciebie. Do Shimody mam 4 godziny jazdy. Muszę zboczyć z drogi, co znacznie wydłuży mi dojazd. Chyba, że to oszustwo. Powinienem lepiej zadzwonić. Tak, Ruriko przy telefonie. Dzień dobry. Kencie przeszła gorączka, nie mogę utrzymać go w łóżku. Proszę poczekać, zawołam go. Kento, chodź do telefonu. Nie mam ochoty. Przerwij zabawę, chodź tutaj. Przepraszam, ale nie może w tej chwili podejść. Czemu na oto zadzwonił? To sprawka pana X-a. Posłużył się kobietą o głosie podobnym do Ruriko. Wplątał w to nawet dzieci. Tygrysia Maska uniknął naszej małej zasadzki. Teraz ma szmat drogi przed sobą i coś może mu się przytrafić. Pierwszy samochód, jaki dziś widzę. Rzadko kobiety tak dobrze prowadzą. Pewnie należy do jaskini tygrysów. Tylko oni potrafią takie rzeczy. Może to nowa pułapka pana X-a, a więc chcą mnie zabić. Zorientował się, na co nas stać. Wszystko idzie po naszej myśli. Ale uparty. Chyba nie będzie przygotowywał się do Mistrzostw Świata. Daj spokój, wracajmy do pracy. Nie rozumiem, czemu wciąż jedzie za mną? Nie rezygnuję. Nic się panu nie stało? Nie, to raczej ja pana przepraszam. Cieszę się, że nic się nie stało. Mam jeszcze kawał drogi. Nie, nic takiego, mówiłem do siebie. Jak można stąd inaczej dojechać do Shimody? Autostrada działa usypiająco. Niech pan pojedzie w tamtym kierunku i skręci przy brzoskwiniowym drzewie. Dziękuję. Wypadek. Widzę dym.
Muszę stanąć. Światła mnie oślepiają. Żadnych problemów. Wszystko w porządku, Mr. X. Jest pani pewna? Poszło łatwo. Oślepiłam go światłami. Policja drogowa stwierdzi, że nieostrożnie prowadził. Dobry wieczór. Sądziła pani, że zginąłem? Tygrysia maska. Zapłacisz mi za to. Nie wiedziałaś, że zapaśnicy są bardzo sprawni? Zaczekaj. Jak to? Nie zginął? Zawierzyłem kobiecie. Nie spuszczajcie z niego oka. Muszę zatankować. Ile, proszę pana? Do pełna. Dobrze. Spójrz, tam w samochodzie to tygrysia maska. Stać, to ten wóz. To mój samochód, jestem pewien. Jeśli się nie mylę, jest pan tygrysią maską. Co się stało? Czego chcecie? Nie mam czasu do stracenia. Wybaczy pan, skradziono wóz. Pański jest takiej samej marki i koloru. Co prawda wszystkie są do siebie podobne, ale proszę o dokumenty. Niech pan wybaczy, ale nie mogę postąpić inaczej. Dovete scusare la mia indiscrezione, ma capirete che non posso fare altrimenti. Ale ja... Co takiego? Pożyczyłem wóz od kolegi. Nie jest mój. A to pech. Nie mam już chwili do stracenia. Co powiedział? Że tygrys wyszedł z hotelu bardzo wcześnie. Bardzo dziwne. Zawsze jest punktualny. Poczekaj. Zadzwoń do sierocińca. Może oni coś wiedzą. Tak, dobry pomysł. Słucham. Nie, był u nas wczoraj wieczorem. I zadzwonił dziś rano, pytając o zdrowie Kenty. Coś się stało? Nie, nic. Ma pan jakieś wątpliwości? Dziwne. Proszę mi tylko powiedzieć, skąd wziął pan ten wóz, a puszczę pana. Ale ja się śpieszę. Proszę się nie denerwować. Jestem pana wielbicielem i chciałbym mieć pański autograf. Podziwiam pańskie walki. Może zejdziemy na chwilkę do baru, napijemy się kawy, pogadamy. Powie mi pan, kto panu dał samochód. Niech pan nie każe się prosić. Mr. X, niech pan będzie spokojny, wszystko załatwione. Świetnie, chłopaki, teraz mamy go już w garści. Może pan nacisnąć guzik w dowolnej chwili, urządzenie wybuchnie i wysadzi samochód jak bombę. Znakomicie. Wszystko rozpryśnie się w drobny mak jak samochodowa szyba. Nice.
Nikt nie odgadnie, jak doszło do wypadku. Nie będzie żadnego dowodu przeciwko nam. Będziemy mogli wreszcie spać spokojnie. Ten wóz stanie się jego grobem. Wszystko wyjaśniliśmy. Wybaczy pan, że go niepokoiliśmy. Pomyliłem się. Kolor ten sam, ale to nie mój wóz. Tym lepiej. Zatem mogę jechać. Proszę o wybaczenie, to moja wina. Mogę w czymś pomóc? Mam nadzieję, że nie rozbił urządzenia. Pan jest tygrysią maską? Co za te. Teraz naprawdę mogę się spóźnić. Jedzie pan do Shimody? Może pan na mnie liczyć, też tam jadę. Zawiozę pana. Na szczęście jest w dobrych rękach. Jestem bardzo zobowiązany, drobiazg. Muszę panu jakoś wynagrodzić swoje podejrzenia. Proszę zapiąć pas. Coś takiego, facet na szczęście. Urządzenie się zepsuło. Prosiłem pana, aby mnie pozostawił sprawy techniczne. Za 10 minut powinno wybuchnąć, już niedługo. Chyba jesteśmy na miejscu. Tak, czekają na pana. Wszyscy chcą pana ujrzeć. Nawet nieżywego. Udało się. Dobra. Zaciął się. Nie mogę nią poruszyć. Nie działa. Zatrzymajcie, oszaleliście? Mój drogi, teraz poślecie na tamten świat. Basta! Dość tego, nie zniosę dłużej tego bałaganu. Idę ich uspokoić. Ale lot. Do licha, tygrysia maska. Co pan tu robi? Miał pan szczęście. Jeśli pan sobie życzy, mogę pana podrzucić. Proszę. Dziękuję. Nie ma za co. To na pewno sprawka jaskini tygrysów. Prosimy o wybaczenie. Z przyczyn technicznych nie dotarł do nas jeszcze jeden z zawodników. Oddajcie nam forsę, naciągacze. Nie mogę uwierzyć. Czyżby Mr. X zdołał zabić tygrysią maskę? Jeśli tak, pomszczę go. Mówisz poważnie? Tygrys się zjawił, przebiera się. Wszystko w porządku. Naprawdę? Znowu wyszedłeś cało. Ale nie jesteś niepokonany. Già,
Jekyll i Hyde, teraz wasza kolej. Czeka go walka na śmierć i życie. Walczcie bezlitośnie. Jego śmierć nie ma ceny. Odwróć się, tygrysie, zachodzicie od tyłu.